się z drogą, jest prawdziwym Bogiem, który może cię uwolnić od wszelkiego nałogu, od wszelkiej patologii, od wszelkiego zniewolenia, który jesteś dzisiaj zniewolony. Możecie uwolnić się od diabła, od piekła, od twojej marności, od wszystkiego, co się dojeżdża. Jezus jest uwolnieniem dla ciebie. Nie możesz zostać uwolniony przez terapię. Nie jesteś w stanie zostać uwolniony przez jakiś kurs, przez terapeutę. To Jezus może cię uwolnić dzisiaj. Od twojej tragedii życiowej. Jezus zapłacił za wszystkie twoje błędy, za błędy przeszłe i przyszłe. Kształt zmartwych w ciele. To zwycięzca, to żywy, prawdziwy Bóg. Możesz zostać dzisiaj uwolniony, ponieważ jesteś niewolnikiem diabła. Ale możesz stać się wolny. Jezus już wszystko zrobił, żebyś mógł się stać uwolniony. Wszystko zrobił. Na krzyżu zapłacił za twoje wszystkie błędy. Za wszystkie twoje grzechy zapłacił Jezus. Uwierz w to. Ja uwierzyłem. Narodziłem się na nowo. Idę do nieba. I mieszka we mnie Święty Duch. Uzdrawiam chorych. Wypędzam demony. Modlę się o wskrzeszenia. Robię to, co powiedział Jezus. To powiedział w Ewangelii Marka. I ci, którzy uwierzą, nowymi językami mówić będą. Kłaść będą ręce na chorych, a ci będą uzdrowieni. Będą wyganiać demony. To jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to nie jest chodzenie do kościoła i siedzenie w ławie. Chrześcijaństwo zaczyna się od nowego narodzenia. Od ukorzenia się przed Bożym Słowem. Od uznania siebie za tego chorego grzesznika, który potrzebuje ratunku. A ratunkiem jest jedynie Jezus Chrystus. On nie jest żadną religijną osobą. Jezus jest żywym Bogiem. On nie ma nic wspólnego z obrazami i z figurami. On nie ma nic nie ma związku z jakimiś sakramentami. Jezus jest żywym Bogiem. On jest Królem. On może dzisiaj Go wybrać, ponieważ On już zrobił wszystko 2000 lat temu na krzyżu, abyś Ty był, stał się wolny. Abyś stał się wolny. On już zrobił wszystko. Ja kilka lat do tyłu miałem nieszczęśliwe małżeństwo. Urodziła mi się z tego chora córka i zacząłem na swoją rękę szukać Boga. Zacząłem czytać Biblię i zobaczyłem tam słowa Jezusa i widziałem, że słowa Jezusa różnią się bardzo od tego, co mówi ksiądz na abonie. Że to tak naprawdę Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Że to Jezus zapłacił za moje grzechy i nic więcej nie potrzebuje, żeby zostać zbawiony. Nie potrzebuje się ochrzcić, nie potrzebuje pójść do komunii, pójść do spowiedzi, nie potrzebuje być bierzmowanym, nie potrzebuje być namaszczanym przez biskupa. Potrzebujesz na nowo się narodzić, o czym mówił Jezus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Potrzebujesz się na nowo narodzić, uwierzyć w to, co On zrobił, że zapłacił za twój grzech, każdy. Do piekła się idzie za jeden grzech. Wiecie za jaki? Za to, że się nie oddało życie Jezusowi. Za to, że się nie przyjęło przez wiarę to, co się wykonało na krzyżu. Uwierz dzisiaj. Uwierz dzisiaj w Ewangelię, która może cię uratować. Po śmierci na pewno pójdziesz do nieba. Ponieważ pozostaje tylko piekło dla tych, którzy nie uwierzą. Piekło jest dla grzeszników, a niebo jest dla zbawionych. A Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, tak jak mówi Biblia. Ty możesz zostać zbawiony. I twoje uczynki własne nie są w stanie cię uratować. Ja też kiedyś byłem, tak mi się wydawało, no byłem moralnym człowiekiem, bo nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem i myślałem, że to może wystarczy, żeby tam się gdzieś wśliznąć, nie wiem, przez jakiś kanał i mieć, nie wiem, być z Bogiem może w jakiś sposób. Ale to tak nie działa. To, że nikogo nie okradłeś, nikogo nie zabiłeś, to mało. To w ogóle nic nie daje. Żydzi mówili do Jezusa, a my nie cudzołożymy. A Jezus mówił, jeśli porządliwie patrzysz na kobietę, to już jest grzech. I wiesz, tego grzechu nie załatwi spowiedź,
nie załatwi odpust. Wszystkie grzechy wziął na siebie Jezus Chrystus. Wszystkie wasze, wszystkie ludzkie grzechy. Każdy twój grzech, przeszły i przyszły, wziął Jezus na krzyż, abyś mógł zostać wolny, abyś mógł zostać zbawiony, abyś mógł stać się dzieckiem Bożym. Ponieważ jeśli nie masz Jezusa w sercu, nie masz Ducha Chrystusowego, to nie jesteś dzieckiem Boga. Biblia mówi, że są dzieci Boga i dzieci diabła. Do kogo należysz? Ja oddam życie Jezusowi. Jestem dzieckiem Bożym, idę do nieba. Ty też tak możesz. Jeśli ja tak mogę, to i ty też tak możesz. Religia cię nie zbawi. Nie zbawi cię twoja chora koncepcja. Nie zbawi cię twoja chora ideologia. Jedyną prawdą, która cię może uwolnić, to jest Jezus. Amen.